Dzień dobry moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z gry Free Fire na moim kanale. Dzisiaj polecimy sobie gdzieś tutaj blisko samolotu, w okolice Pochinoka może. Jeżeli wam się materiał spodoba, to dajcie łapę w górę, subika, dzwonek, powiadomień, wbijajcie na G2, gdzie macie mega fajne promki na gierki. A my wylatujemy powoli z naszego samolotu i lecimy prosto do punktu, a później może i po zwycięstwo, nie? No i dobra, jak tutaj przyciąć, żeby dobrze wylądować, ludzie? Wydaje mi się, że jak jesteśmy nad tą miejscówką, to powoli możemy dive'ować. Dobra, i ścinamy to, i ścinamy. Najważniejsze jest to, żeby podnieść na starcie jakąś dobrą giwerkę, a później gierka sama nam się powinna ułożyć. Dobra, tutaj czysto, tutaj czysto, tutaj czysto, więc wpadamy na te budynki, jest jakaś broń. Tam też jest coś lepszego na budynku obok, więc fajnie by było tam sobie wylądować. Tak mi się wydaje, że przynajmniej, że tam jest coś lepszego. Ale póki co jesteśmy tutaj na tym Pochinoku i patrzymy, czy coś tutaj się znajduje. Czy jakiś przeciwnik jest? Na razie nikogo nie widzę, ale chyba tam były drzwi otwarte. Chociaż nie wiem, czy tu są drzwi w tych budynkach. Jakieś są, więc wbijamy tutaj. Tam czysto, dobra, podjeżdżamy do przodu. Tutaj mamy umpa, umpik na blisko. Ta brońka będzie na daleko. Ammo do AR-ki oczywiście sobie podniesiemy, bo to nam się przyda później. Kevik dwójka podniesiony, tutaj mamy kałacha, to sobie zamienimy. Też go podniesiemy i wyrzucimy SMG ammo, żeby AR ammo podnieść, bo wydaje mi się, że będzie bardziej worth. Tu mamy maszynę, gdzie możemy upgrade'ować sobie nasze brońki. No ale ja za bardzo nie mam tych punktów, więc nic sobie nie upgrade'uję. I teraz ludzie pasuje coś sfragować. Jakoś broń mamy, Kevika mamy. Amunicji troszkę. O, powiększony magazynek sobie wezmę. Gra mi się zminimalizowała na chwilę, no i dobra. Gdzie są przeciwnicy? Bo nikogo na razie tutaj nie widzę. Okej, widzę jednego gościa, jak tam pobiegł do budynku. Więc sobie te grzybki szybko wzjemy i idziemy go podjechać, nie? Idziemy go podjeżdżać na blisko, żeby tego fraga zdobyć. W tym budynku jest gość naprzeciwko nas, tym czerwonym daszkiem. O, jest tam na górze już. Dobra, uciekł do środka. Ja z tego kałacha na daleko też z nim nie chcę strzelać. Okej, tutaj mam maszynkę, użyjemy sobie jej od razu. Pyk, mamy tutaj następną zonkę zaznaczoną. Mamy tłumik do kałacha. Nie wiem, czy te tłumiki są tutaj takie jak w innych gierkach, nie? Że ograniczają bardzo damage. Ale próbujemy, próbujemy podjeżdżać. Bo tu jest ten ziombal, od tej strony sobie podejdę, nie? Balkon wyczyścimy w razie czego. A z tamtej drugiej strony nie chcę, byśmy byli na openie. Dobra, podjeżdżamy do przodu. Jesteśmy na blisko, to jest kolejna maszyna do podniesienia. Okej, czysto. Więc gdzieś tam przeciwnik uciekł. No co jest grane? Coś mi się psuje tutaj. Emulatorek, dobra, otwieramy to. Mamy kolejną zonkę dalej zaznaczoną. I tu jest SKS? To jest Scar. Scar i kałach, ludzie, dwie mocne giwery na horyzoncie, ale tego zawodnika tutaj nie widzę, nie? Gdzieś tutaj biegał przedtem. Gdzieś go na tych budynkach widziałem, ale prysnął. O, tu mamy upgradera, ludzie. Coś, co najbardziej lubię, więc podnosimy szybciutko. I w upgraderze mamy Westa trójkę i Helm trójkę, więc dwa upgrade'y dosyć mocne. Ale powiem wam, że ten Pochinek to nie jest miejscowa, która mi się za bardzo podoba. Idziemy na pik, bo tam możemy pofragować, bo na tym Pochinoku nie ma w ogóle ludzi, jak możecie zauważyć, nie? Jedna osoba gdzieś tam była i gość mi się rozpłynął w towarzystwie, więc lecimy na górę mapy, może tam coś ciekawego spotkamy, bo tutaj jest mega, mega cisza. Jest już jeden przeciwnik, dobra, pik. Dostał z kałaszka małą seryjkę. Nie ubiliśmy go, ale seria delikatna siadła, już jest lekko obity, więc podjeżdżamy tam na pełnym speedzie. Gdzieś tutaj powinien być, nie? Zaraz za tą góreczką. O, tutaj podbiega, dobra. Kolejna seryjka, kałach na tłumiku i Marshall leży, więc mamy fragusia tutaj. To jest chyba ten ziomek, co był na tych budynkach. Udało mi się go upolować, więc podjeżdżamy sobie tego, żeby sobie go zlucić. A gdzieś tutaj skrzynka powinna leżeć, jest skrzyneczka, bierzemy oczywiście. Fajne rzeczy miał, stoki, jakieś nie stoki, bajery, magazyny. O, jest kolejny przeciwnik. Okej, na Skarze mam chyba większego skopa. Ty, gra na dwa skopy to nie będzie głupia opcja, nie? Kałach na blisko, Skarek na daleko. To może zadziała. Łać! Dobra, dobrze, że krytyk siadł, dobrze, że krytyk siadł na początku. Bo było już ludzie naprawdę grubo, nie? Naprawdę było grubo. I gość mnie tutaj dosyć mocno namierzył, ale udało mi się go zdjąć w ostatniej chwili. Amunicję chciałem podnieść tam jeszcze, ale tutaj mamy bardzo dużo ammo, więc już mi amunicja nie interesuje. Dwa fragi na koncie, na tym piku muszą być ludzie, tutaj zawsze są ludzie, więc to jest miejscówka, gdzie możemy trochę pofragować. O, jest kolejny wariat, dobra, mamy headshota ubitego.
ale pięknie przymierzony, nie? Nie zdąży nawet podbiec do tej skrzynki, więc w skałach lekko smodowany, ludzie jest naprawdę, naprawdę mega, mega potężny. 3 fragi na koncie, 15 osób w grze, no to powiem wam, że mamy okazję jeszcze pofragowania, ale ci ludzie gdzieś się nam tutaj rozpłynęli. Bo za dużo tych graczy już nie ma, nie? Dopiero gierka, można powiedzieć, że wystartowała, a już ponad połowy tutaj nie ma. Zostali nieliczni, że tak nawet mogę powiedzieć, ale fragują, ale cały czas fragują, bo tutaj na dole mamy ich pokazanych. Leci droniarz, droniarz może coś ciekawego nam zaraz sobie wskaże, i ktoś się może na tym droniku pojawi, bo chyba my już jesteśmy teraz pokazani na nim. Są przeciwnicy. Są przeciwnicy, jest ruch, ludzie. O, jest jeden tutaj na blisko. Dobra, namierzyłem go sobie. Gdzieś tutaj zbiega, okej. Bierzmy na dole koskopa. Nie no, emulatorek mi się zwiesił. Dobra, dostał krytykę. Dalej trafiliśmy w głowę. Dzisiaj ludzie strzelamy headshoty, ale te fragi nie wchodzą do końca, nie? Co wchodzi, to wchodzi, ale teraz mi ziomek tutaj uciekł za górkę. Ja nie wiem, czy go chcę tak mocno dojeżdżać, bo dzisiaj mam jakąś awarię emulatorkę chyba, bo często mi ten celownik ucieka, nie? Więc to jest problematyczne dosyć mocno. I się prawie przez to wyłożyłem przed chwilą. Dobra, mamy strzały z przodu. Jest podjazd, dobra. Jest jeden frag, dobra, dwóch tam było, nie? Porozbijali się między sobą. Ale udało mi się to jakoś wygrać. Tutaj ten pojedynek między wszystkimi. Idziemy ich przelucić, idziemy przelucić. Może coś ciekawego jeszcze mieli. Chociaż mam trójki, mam amunicję. Wszystko się u mnie zgadza, nie? Leczenia też mam dużo całkiem. Magazynek jeszcze większy. Okej, większy magazynek chętnie przyjmę. Podoba się to dla mnie. Przeładujmy do 48257. Dobra, wszystko jest git, amunicja się zgadza. Tutaj nikogo nie widzę. Tutaj mamy kolejnego boksika z ekwipunkiem, ale on już jest przelucony, nic z nim nie znajduje się. Tam jest upgrader. Tak, tam jest chyba upgraderek, więc sobie do niego podejdę. Tutaj czysto, tutaj czysto. Tu jest zrzut. Więc zrzut jest jeszcze fajniejszą rzeczą niż ten upgrader, bo tutaj nawet czwórki możemy znaleźć w nim i jakąś AWM-kę, nie? Tylko czy ja chcę AWM-kę? Chyba chcę, bo AWM-ka jest bronią, która potrafi one-shotować, nie? Więc podejdźmy tutaj do zrzutu. Nikogo nie widać, nikt nie jest celowany. Jest gość tam na daleko. Za budynkiem, jest koleś za budynkiem. Mamy tutaj Vesta trójkę. Wiecie, co jest najgorsze w tych zrzutach, że one nie zawsze łapią, nie? AWM-kę wezmę sobie za tego Oscara. Dobra, jest AWM-a. Amunicję do snajpera nie mogę podnieść, a dlaczego? Dobra, nie miałem miejsca. To wyrzucamy, to wyrzucamy, tu się wcelujmy. Bo mamy jednego kolesia tutaj, ludzie. Jeżeli go z tej AWM-ki przymierzę, to będzie dosyć ładny frag, nie? Gdzieś za tym budynkiem mi się kitrał, więc piąty frag jest tutaj luźno do zdobycia. Ale na razie go nie widzę. Też pisaliście mi w komentarzu, żebym grał solo na teamy, bo jest więcej ludzi i dużo fajniej się wtedy gra, bo jest... O, jest szansa na zdobycie dużo większej liczby fragów, nie? Co jest mega fajnym, fajnym tutaj motywem, dobra? Jedzie fura. Furek to ja się, ludzie, boję. Bo często jeżdżą tymi autami. Takie dziwne fragi wpadają, nie? Raz, czy jest tej AWM-ki w ten samochodzik jego? Ale on tam cały czas sobie jeździ, no. Boję się do samochodu podejść, bo gość mnie może przejechać i to jest zawsze ryzykowne. Ale wiem, że jednego gościa mam tam na placu, a drugi tutaj już jest, dobra? Pyk. Jedna kulka. Dobra, leży. Nie wiem, co ten koleś kombinował, ale coś tutaj sobie przekombinował. No, misowałem, nie mogłem go namierzyć z tej naszej AWM-ki, ale udało mi się go koniec końców zdjąć. Sobie tam podejdę, oczywiście. Zobaczymy, co ciekawego miał. Jeden jest na tym kampie. Cały czas mamy to info, że jeden gość się na tym kampiku znajduje. Airship gdzieś tutaj zbliża się w naszym kierunku. Dobra, tutaj czysto, tutaj czysto. Ja samochodu nie chcę, bo pisaliście mi, że no, nie ma co się do tego przyzwyczajać. Nie ma co się do tego przyzwyczajać, bo często... Glowole, to jest też bardzo dobre. Bo często jest taka sytuacja, że... przeciwnicy na tych wyższych rangach wiedzą, jak grać na te samochody i masakrują na nich, strasznie. 17 osób w ogóle nas ogląda w tym momencie, jak gramy ten meczyk, więc bardzo, bardzo mamy tutaj dużo obserwujących. No i dobra, tutaj czysto, jest ziomek. AWM-ka. Pyk! Wow! Ale heada dostał, nie? Nawet mu skinek nie pomógł za bardzo.
ale przymierzyliśmy do niego. Pięknie, ludzie, takie fragi mogą wchodzić, nie? Coś pięknego. Lecimy go przelucić szybko. Zobaczymy, co tam jeszcze miało oprócz fajnego skina. Jakieś ciekawe rzeczy. I czekamy na kolejnych czterech przeciwników jeszcze. Dobra, Ice Gun, Woodpecker. Nie wiem, co to jest w ogóle ten Woodpecker. Vest czwórka. Biorę oczywiście. Lekko zbity, ale czwóreczka, ludzie, nie? Więc jakby nie patrzeć, mega Worf i się opłaca to podnieść, bo tam mieliśmy tego upgradera. Jak podejdziemy do upgradera, to tego Westa mi pewnie odnowi, jak i również możliwe, że nam kask skoczy na wyższy poziom. Więc powolutku, na spokojnie. Teraz możemy trafić już na jakichś kamperów, bo pozostało jeszcze cztery gracze oprócz nas. Ale będziemy się starali, żeby ten meczik wygrać. AWM-kę załaduję oczywiście. Jak takie heady wchodzą, to lepiej mieć tutaj załadowaną ją na maksa, bo jeszcze pewnie nieraz ją wyciągniemy. To są grzybeczki, więc te grzybki sobie chętnie zjem. Tylko czy tutaj nikt nie kampie na tych budynkach? Wydaje mi się, że nikogo nie ma, nie? Ale tutaj taka ryzykowna pozycja teraz jest, bo staliśmy w miejscu chwilę, nie? I staliśmy na takim dosyć dużym openie. A stanie na openie zawsze ryzykowne. Dostajemy strzały skądś, tam za budynkiem jest ziomek. AWM-kę wyciągamy, pyk. Dostał za 150, mało HP ma. Dobra, mamy go. Patrzcie, to jest czwórka kamizelka. Gość mnie obijał w plecy, miał okazję zdjęcia mnie, ale no niestety nie udało mu się. Mogłem sobie postawić ściankę, nie? Teoretycznie powinienem zagrać tutaj pod ściankę, ale nie wiem, pod jakimi bindami mam te ścianki ustawione, więc udało się. Najważniejsze, że się udało to sfragować. Bierzemy teraz to. Dobra, mamy ekwipunek. No i wejścik czwórka odnowiony. Mamy kask nowy, więc ludzie, teraz to jest gierka. To lecimy po zwycięstwo. To jest, ludzie, zwycięstwo. Próbuję tutaj spiąć poślady i to ugrać. Więc idziemy do przodu. Lewa, prawa, zabiliśmy gościa, co nas plecy chciał zdjąć. I mu to się nie udało. Grajmy przy strefie troszeczkę, żeby też się nie pakować centralnie w sam środek przeciwników. I powoli tutaj podchodzimy do przodu, nie? Lewa, prawa, pamiętajcie, wszystko trzeba sprawdzać, że ktoś tutaj samochodem też nie podjął i nas nie przejął, bo to będzie wtedy najgłupsza porażka. Tutaj jest dosyć ryzykowna miejscowa, bo na tym hangarze lubią sobie ludzie zagrywać. A ten hangar jest dosyć taką miejscówką, że mamy tutaj dużo wyjść. I z każdej strony ktoś może się potężnie przyczaić i nas zdjąć. Dwóch przeciwników jeszcze zostało, więc to już, ludzie, nie jest dużo, nie? To jest naprawdę mała liczba graczy. A póki co żadnego nie widzę. I to jest najgorsze. Tutaj czysto na górze, tutaj też czysto na górze. Tutaj nikogo nie widzę, tam jest maszyna upgrade'ująca. Gdzie oni się schowali? Nie mam zielonego pojęcia. Jest jeden, dobra. Okej, AWM, wyciągaj to AWM, gościu. Ale to jest chyba bocik. Dobra, więc mamy heada strzelonego. 731, to był bot, ludzie. To był bot na 100%. I tam jest ostatni gracz. Biegnie sobie, przymierzmy do niego. Pyk, 150. Bierzemy strzał, jeden z akacza dobity. 9 fragów, ludzie, mamy buja. Więc piękne fragi tutaj wchodziły. Piękny meczek tutaj był w Free Fire. Mam nadzieję, że wam się materiał jak najbardziej podobał. Zobaczymy, czy rank upa jeszcze dostaliśmy, bo wydaje mi się, że ranga tutaj w górę powinna nam wskoczyć. Silver 3 będzie goldzik po takim meczu. Jest, ludzie, gold 1. Więc mamy rank upa, mamy tutaj fragi zdobyte, 9 fragów, to jest bardzo dobry wynik. Mam nadzieję właśnie, że wam się mecz ten podobał. Dajcie suba, łapkę w górę, jeżeli chcecie więcej materiałów z tej gierki. No i trzymajcie się, do następnego, cześć wam!